Witam serdecznie w kolejnym odcinku Dziennika Przygód. Tutaj zgrania, takiego raportu zgrania, streszczenia grania, zgrania w Dragon Quest 11 na Nintendo Switch. Jest to edycja S, nazwijmy to specjalna, ponieważ grafika jest gorsza i są różne dziwne dodatki. Mówię dziwne, bo teoretycznie dodatek do gry powinien być dobry. W mojej opinii nie był jakiś specjalnie dobry. Jasne, muzyka jest jak zawsze bardzo przyjemna, grana przez orkiestrę, ale dodatki z historiami postaci, które pokazywałem w poprzednim odcinku, no raczej nie były jakieś super, a trybu dwuwymiarowego prawie w ogóle nie używałem, więc gram w tę grę po raz pierwszy, więc dlaczego miałbym grać w tryb dwuwymiarowy? A przynajmniej jako pierwszy. No, dlaczego o tym wspominam? Gdyż pokazano, że właśnie ta wersja z Nintendo Switch zostanie również wydana na konsolę, na Steam. Jednak ostrzegają od razu, że to będzie wersja z grafiką na Switcha, która jest gorsza niż ta, którą może wygenerować PlayStation 4, którą może wygenerować swój gamingowy komputer. Dlatego dostajesz dodatki, ale dostajesz gorszą grafikę po pierwsze i po drugie musisz kupić, jeżeli już kupiłeś wcześniej, to kupujesz, będziesz musiał kupić tę grę ponownie. Tak więc, no zresztą ja nie jestem marketingowcem, ludziom wciskano dużo gorsze bzdury i się na to łykali, 10 milionów, jest taki żarcik. W każdym razie, nasz główny, nasz światły bohater, co powinno już być wiadome z tego, co jest pokazywane w tle tego filmiku, z ratunku jestem rybką. Żeby go ukryć, żeby dać mu czas na zaleczenie ran, królowa Syren zamieniła go w małą rybkę, żeby tam nikt go nie skrzywdził, nie dobił, żeby miał czas się wyleczyć. Cała reszta świata, no, jest paskudnie, jest niedobrze. Potwory pod wodzą tego głównego złego, no, opanowały prawie wszystkie tereny, opanowały sądy i dobierają się też powoli do królestwa właśnie podwodnego ludu. Koleżanka tutaj, nasza przyjaciółka, ostatkiem sił, zanim potwory przebiją barierę, odsyła naszego światłego bohatera na powierzchnię i tam ląduje w łódce rybaka. No i widzi, cały świat jest zasnuty chmurami, szarością i tak dalej. No, chłopakowi się smutno zrobiło, poryczało mu się trochę nawet. W sumie bardzo, bardzo dobry akcent. No, to jest dalej, no, młody człowiek, na którego barkach spoczywa potężna odpowiedzialność. Jednakowoż jest nie wszystko stracone. Istnieje ostatni bastion, ostatnia nadzieja białych. Pewien bohater zebrał ludzi wokół siebie, ewakuował ich z niebezpiecznych terenów. Tak, jest ostatni bastion ludzkości, ostatnie jakieś skupisko większe ludzkie, które akurat jest w miejscu, w którym jest nasza rodzinna wioska. Tak więc się niezwłocznie tam udajemy i okazuje się, że tym bohaterem jest niejaki Henryk, ten sam Henryk, który nas ścigał razem ze swoim blondwosym kolegą przez cały świat. On zdecydował się ratować ludzkość, on jest postrzegany jako bohatera, nie my, bo nasz światły bohater, no, nic nie zrobił jeszcze de facto, tylko można by nawet powiedzieć, że coś trochę nawet popsuł, nie udało mu się wcześniej. I co ciekawe, również król Heliodoru, który wcześniej ścigał nas, chciałby gołymi rękami by nas zadusił, gdy złe w końcu z niego uciekło, no całkiem spoko jest z kolegą teraz, też można z nim pogadać, trzeba z nim pogadać, ale co jest bardzo dobre, to wszyscy ludzie z wioski, o których myślałem, że zostali wybici, wyrżnięci do nogi, żyją, żyje Gemma wraz z pieskiem Sandym, z którymi to bohaterami zaczynaliśmy grę. Żyje Amber, czyli, no, nasza mama, która, no, nie jest naszą biologiczną mamą, ale wychowała nas wszystko, więc w sumie jest naszą mamą. Ma się dobrze, wszystkie tutaj, jak mężczyźni walczą, odpierają ataki potworów, tak ona
dopinguje wszystkie kobiety do pracy, do leczenia ran, szycia ubrań i tak dalej. W sytuacji zagrożenia, no, czy się to komuś podoba, czy nienaturalne, może nienaturalne, naturalne jakieś cechy stają się z nienacka, stają się potrzebne, pierwotne cechy, o, no, nazwijmy to, w obecnym po prostu środowisku to się bezpiecznym od zagrożeń, od dzikich zwierząt, wielu dzikich zwierząt, no te role stereotypowo, czy też pierwotnie przypisywane do płci się zacierają, jest to też jakiś proces, ale no, ewolucji przystosowania, ale chyba odbiegliśmy od tematu. Tu na szczęście w narracji mojej pomaga mi atak właśnie demonów, bestii kolejny i żołnierze, którzy uciekli z zamku Heliodor. Henry, który traktuje nas gorzej jak kupę odchodów psich, w którą właśnie wdepnął, naprawdę bardzo tutaj, no nie odzywa się do nas, nie widzi, prawie się nie odzywa, nie widzi nas i udaje, że nas nie widzi i tak dalej. No tutaj prowadzi obronę, kieruje obroną, my też pomagamy jak możemy, wspólnie z Henrykiem stajemy do boju i dość to się nawet udaje odeprzeć oczywiście atak. Kiedy to się udaje, król mówi nam, że główne złe siedzi w ruinach zamku Heliodor i pójdziecie tam, ty kolego i nasz obrońca Henryk, wy tam pójdziecie i przez jaskinie, przez kanały, przez te więzienia, co żeśmy cię tam trzymali i ubijecie to, co tam siedzi. No, w sumie plan dobry, dwójka się zakradnie. Wchodzimy przez jaskinię, przez którą wcześniej uciekł jakieś 35-40 godzin temu uciekaliśmy wspólnie z Erikiem przez te jaskinie, przez kanały, które są patrolowane mężnie przez demony. Napotykamy strasznie lamerskiego smoka czarnego, który przez pół walki śpi. To udało się go naklepać, jakiś achievement padł nawet za to. I docieramy do więzień, do lochów. I docieramy też do właściwego zamku, który jest zrujnowany. Henryk się wychował, w oryginale Greg go nazwali. Tutaj nie wiem, czy mówiłem o tym, tłumacze Dragon Questa lubią zmieniać imiona postaci. Często to jest z dobrym efektem, na przykład Angelo z Dragon Quest 8 się Kurere nazywał, czy coś, czy jakiś inny absurd. Tak więc często te zmiany są nawet na lepsze, ośmielę się powiedzieć, ale no. No, niektórym się to może jednak nie podobać. No, z jednej strony japońskie, wiadomo, oryginalne, jeżeli da radę zostawić, to niech zostanie, ale z drugiej strony Dragon Quest jest oparty, mocniej siedzi w fantasy, klasycznym fantasy, charakterystycznym dla Zachodu, nie dla Japonii, więc można to jakoś przeboleć. O ile kogoś to w ogóle boli. Docieramy do zamku, klepiemy, no to tradycyjnie klepiemy, zbieramy rzeczy różne. W międzyczasie docieramy na dziedziniec, nasz światły bohater dotyka tam jakiegoś jeszcze nie umarłego, niezwiędniętego kawałka drzewa życia i widzi wizję. To jest ta cecha, no troszkę zapomniana już. Z początków gry widzimy przeszłość Henryka i Jaspera, którzy no, teoretycznie byli przyjaciółmi, ale jednak widać, że to Henryk był lepszy, że to Jasper czuł się tym gorszym. Henryk bardziej stawiał na siłę fizyczną, Jasper spryt, wiedza i tak dalej. Byli traktowani jako czempioni, byli czempionami królestwa, jednak no, to złe w sercu Jaspera się zalęgło. I stąd mieliśmy efekt taki, jaki mieliśmy. Schody prowadzące do sali tronowej są zrujnowane, na szczęście tam w jednym z jakichś książek, pamiętników, że można przeczytać, że król się tam do kuchni wymykał tajemnym przejściem. Co ciekawe, byłem w ubiegłym roku, byłem w
w Bawarii, gdzie wiadomo, Hohenschwangau, Neuschwanstein, zamki przepiękne, cudowne zamki. I tam też było takie przejście tajemne, więc to nie jest kompletna bajka. To tam w zamku Hohenschwangau takie przejście, bodajże król się zakradał do komnat królowej, tak żeby nie wzbudzać przesadnego entuzjazmu służby. Więc to było. Coś takiego nie jest wzięte znikąd, nie jest wymyślone. Faktycznie takie tajemne przejścia po zamkach są. I z kuchni odsuwamy szafę i docieramy w pobliże sali tronowej. Sala tronowa, no to dachu już tam nie ma, zerwane wszystko wiment. I siedzi Jasper zmieniony już w demona po krótkich właśnie... A jeszcze zapomniałem wspomnieć, że po tym, gdy Henryk zauważył, że my jako światły bohater mamy taką moc, no troszkę się ociepliły relacje. Widzi, że faktycznie nie jesteśmy jakimś pomiotem demona, w co wierzył przez ostatnie miesiące, może i lata, tylko no, widzi w nas kogoś, kto jest w stanie poprowadzić taką ludzkość do powrotu, podnieść ją z upadku. Jest taki światełko w tunelu. Przeprasza nas nawet za to, za swoje podejście wobec nas. No, błyskawicznie ten charakter development kolegi Henryka tutaj przebiegł, no ale no nie będzie. Lepiej, żeby było, niż żeby na szybko, niż żeby nie było w ogóle. I tutaj kolega Jasper, no tak szybki się dzieje, Saul teleportuje się za plecy Henryka, że nawet nie jest tutaj w stanie Henryk go trafić. W ogóle się transformuje Jasper w jakiegoś szatana serduszko. Tutaj z wampira w szatana się zmienia. No Castlevania normalnie nawet nie chce z nami walczyć. W tym momencie no Henryk rozumie swoją rolę. Mam być tarczą, mam być obrońcą luminarza, tutaj światłego bohatera, i tą tarczą będę mu służył pomocą w jego drodze do bohaterstwa, do uratowania nas wszystkich. Jasper niespecjalnie się tym przejął, w ogóle poleciał gdzieś w pierony, zostawił nam umarlaka do walki z nim. Ja, no niestety gra nieopatrznie, nie ustawiłem poziomu zaraz na początku gry na wyższy. Już nie można niestety wrócić, ustawić z powrotem na wyższy poziom, bo prawie wszystkie walki są śmiesznie proste. Bardziej rozciągnięte w czasie niż faktycznie trudne. Poza tym wszystkie moce luminarza zniknęły, więc zostałem z mnóstwem punktów, które władowałem w miecze i w krótkie miecze i ogólnie w szermierkę. I dzięki temu uzyskałem dostęp do trzymania broni, do dual wieldingu, czyli trzymania broni w obu dłoniach, i dodałem dwa Falcon Swordy, które jak pamiętamy klepią podwójnie, w związku z czym jeden atak to są cztery klepnięcia, oczywiście sukcesywnie słabsze, ale mimo wszystko człowiek się może poczuć jak Rakshasa czy inny taki demon walczący mieczami, i jest to bardzo fajne, bo jest większa szansa, że wpadnie kryt. No i udało się truposza naklepać, i po naklepaniu go, ubiciu, całe te chmury mroczne się rozproszyły. Wreszcie powstał dzień, nastał dzień, powrócił i wracamy z tą nową nadzieją, epizod czwarty, do ostatniego bastionu ludzkości, zobaczyć, czy tam w ogóle ktoś jeszcze przeżył, bo możliwe, że były ataki w międzyczasie. No i patrzę, wioska jest pusta. No co się stało? Porwani, zabici, zjedzeni, wypluci. Na szczęście nie, parada na naszą cześć, święto, śpiewy, może inne jakieś mniej family friendly swawole się odbywały, bo tak to jest na wojnie. I okazuje się, no wszyscy ucieszeni, zadowoleni. Następnego dnia król mówi, no niestety tutaj uratowaliśmy Heliodor, będziemy się tu pomału podnosić z ruiny, a wy tutaj koledzy, no Henryk tutaj jest spoko człowiek, dostajesz tarczę, niestety większość punktów, które, bo Henryk oficjalnie dołącza do drużyny, niestety większość punktów wcześniej mu ładowałem w długie miecze, w Zweihandery,
i no, na tarczę już nie ma miejsca, ale może wkrótce się to uda nadrobić. Henryk oficjalnie dołącza do drużyny, nie jest już sterowany przez sztuczną inteligencję kolegą. To jest ostatni, tak jak mi się wydaje, przynajmniej członek naszej drużyny. I król mówi: słuchajcie, bo tutaj drzewo życia, no nie ma już go, ale jest Góra Święta, tam żyją jacyś mistrzowie starożytni i wy tam pójdziecie i tam tu wam mówię, jak tam macie pójść, i wy tam pójdziecie i będziecie uzyskacie wiedzę, żeby naklepać tego króla całego demonu. Jak przypuszczam, to jest, musimy udać się do tej samej mistrzyni, którą widzieliśmy we fragmencie z Rabem. Trzeba się tam udać. No, na razie nasz światły bohater oraz Henryk, może nie wiem, czy spotkamy, uda się spotkać kogoś z dawnej drużyny po drodze, przydałoby się. Dodatkowo los Weroniki i Seleny pozostaje niejasny, nie wiem, co się stanie z tymi postaciami. Tutaj zauważyłem po komentarzach, że oglądają to ludzie, którzy grali, znają grę, więc gdybyście byli uprzejmi na razie mi tego nie spoilować, bo naprawdę nie wiem, czy poumierały, czy jedna z nich poumierała, czy coś takiego, bo to coś takiego było hintowane przed dotarciem w drodze na drzewo życia. To się w Dragon Questach dzieje, no, postacie niektóre giną albo odłączają się od drużyny, decydują się wybrać inne życie, na ich miejsce przychodzą nowe. Tak to już jest. Ten fragment jeszcze dodam, grałem kiedy, no może niepotrzebnie o tym mówię, byłem potwornie zmęczony pracą. Po prostu po zdjęciu lockdownu mnóstwo pracy przyszło. No, trzeba się cieszyć, bo przez pewien czas, kiedy zaczął się lockdown, nie było żadnej pracy, nie było nic do zrobienia, tak więc lepiej mieć pracę niż jej nie mieć, ale no, praca umysłowa, nie fizyczna, ale mimo wszystko człowiek uważam, że miałem prawo czuć się zmęczony, jakiś taki no, śpiący, ospały. I Dragon Quest zazwyczaj, jak grasz go normalnie i na tym łatwym poziomie, no balansuje na granicy znudzenia, zaśnięcia i tak dalej. I właśnie w takim stanie mocnego zmęczenia grało się w to świetnie, bo granie jest specjalnie trudna, przyjdziesz, pokonasz potwora, dostajesz jakieś złoto i expa, przeszukasz szafki, skrzynki, dostajesz coś się dzieje, ale nie jest to na tyle trudne, żebyś czuł się zmęczony, możliwe, dlatego ta gra jest tak popularna w Japonii, bo zmęczony. Ciężko, bo oni tam pracują niesamowicie, w tradycyjnych firmach przynajmniej, no, wykorzystywani, wyciskani do cna, no, także już ledwo kojarzysz, co się dzieje, ale włączysz Dragon Questa, jest przyjemnie, fajnie, relaksujesz się przy tym, tak jak mi się to udało. I taka właśnie, kiedyś mówiłem, taka wieczorynka to jest. I w tej roli Dragon Quest 11 i też troszkę wcześniejsze fantastycznie się spisują. Tak więc naprawdę w kolejnym odcinku zobaczymy, pokonamy tę drogę do tej świętej góry i zobaczymy, co się tam będzie działo. Do zobaczenia i do usłyszenia.